Wszystkim, którzy do nas dołączyli i tym, którzy słuchają nas z nagrania. Programy pod tytułem Czwartek Live wymyśliliśmy w Pracowni Synergii po to, żeby regularnie pod kotleta, czyli o godzinie 13, wtedy kiedy jemy sobie obiad lub lunch, bo to podobno jest taki rodzaj obiadu, tylko że w Warszawie, jemy sobie ten obiad, a my Wam do kotleta opowiadamy o różnych rzeczach, które są istotne z punktu widzenia prowadzenia biznesu przez naszych polskich przedsiębiorców. Dzisiaj padło na Damiana i przepytkę tegoż pana pod kątem błędów na stronach internetowych. Tak się składa, że Damian jest założycielem i właścicielem agencji BrandUp, która w tych stronach internetowych wyczynia przeróżne czary. I Damian obiecał, że opowie nam, na czym polega to, co najczęściej robimy źle na stronach internetowych. Mało tego, powiedział, że poda jakieś proste metody, którymi można te największe błędy naprawić. Zatem Damianie, the floor is yours. Dziękuję pięknie. Dzień dobry wszystkim, cześć. Tak, wspomniałeś o tych błędach. Jakby pierwszą rzeczą, którą ja bym bardzo chciał, żeby firmy działające w internecie zauważyły, jest to, że są jakby dwa rodzaje błędów. I dzisiaj sobie powiemy przede wszystkim o tym pierwszym rodzaju, czyli tego, o czym tak naprawdę każdy myśli, gdy pada hasło błędy na stronach internetowych, czyli różne braki jakichś elementów, źle skonstruowane funkcjonalności, coś źle wygląda i tak dalej. To są te takie domyślnie rozumiane błędy strony, które decydują o tym, czy strona jest skuteczna, czy też skuteczna nie jest. To znaczy, czy sprzedaje, czy nie sprzedaje, albo ile sprzedaje. A drugi rodzaj błędów to jest już taki bardziej z pogranicza strony i szerzej pojętego marketingu. I tu są troszkę grubsze tematy, takie głębsze problemy, które wynikają z tego, jak dana firma w ogóle pracuje online, jak się komunikuje ze swoimi odbiorcami. Jeśli starczy nam czasu, to spróbujemy może Tomku też o tych drugich powiedzieć. Tak jest. Ale skupimy się. Natomiast najpierw skupmy się na tych, które tak jak nazwałeś pięknie rozumiane są klasycznie. Tak, klasyczne błędy. Związane ze stroną internetową. Nie? Tak jest, klasyczne błędy. No to słuchajcie, jakby wyobraźcie sobie, że klient wchodzi na waszą stronę i widzi pierwszy ekran. Czasem to się nazywa above default, to jeszcze jest ze starego nazewnictwa, z wydawnictwa gazet. Natomiast jest to pierwszy ekran, czasem nazywaną taką hero section, ale to już nie ma znaczenia. I problem polega na tym, że tam bardzo często brakuje jednego bardzo ważnego elementu. Brakuje jak myślę, pewnie ogromnego logo na 3/4 ekranu. Oczywiście, że tak. I drugiego zdjęcia na kolejne 3/4 ekranu. Niestety nie do końca. Niestety to jakby logo oczywiście musi być, a jeśli mamy jakiś dobrze wykorzystywany w komunikacji slogan, to on też powinien się znaleźć, bo to jest ważny element komunikacji. Natomiast gdy przychodzi klient na naszą stronę, to my musimy mu coś obiecać. Musimy dać mu powód, żeby on tu został. Jakby klient najbezpieczniej jest przyjąć, że klient wchodzi na naszą stronę z jedną podstawową myślą. Kiedy wreszcie będę mógł stąd wyjść? To jest bardzo dobre podejście, bo odwraca nam logikę myślenia o tym, co na tej stronie jest. I okazuje się właśnie, że musimy mu dawać powód, żeby został, żeby to zostanie u nas było dla niego bardziej wartościowe niż wyjście i poszukanie czegoś gdzieś indziej. Najlepszym do tego sposobem jest na tym pierwszym ekranie złożenie klientowi, oczywiście realnej, ale dobrze skonstruowanej obietnicy. Mhm. Czyli nie powinno być tam kim jesteśmy, kiedy powstaliśmy, w której erze i tak dalej, tylko co obiecujemy, co ten klient dostanie od nas, znajdzie, jeśli tutaj zostanie. I to jest coś, czego na wielu, wielu stronach dzisiaj brakuje. Raczej właśnie są to nagłówki bardziej dotyczące firmy, aniżeli tego, co klient może
od nas dostać. To znaczy, chciałbyś, żebyśmy od razu w pierwszej możliwej minucie, sekundzie sprzedawali klientowi coś? Czy to straszne jest? Straszne, ale tak, bo jakby zakładam, że nie zrobiliśmy strony, żeby ona sobie wisiała w internecie i zajmowała miejsce na jakimś serwerze, tylko żeby prowadziła nam biznes, żeby sprzedawała, żeby pozyskiwała nam klientów, żeby zapewniała nam z tymi klientami dobre i wartościowe i długofalowe relacje. Nie zrobimy tego inaczej, jak mówiąc wprost, co możemy temu klientowi dać, albo właśnie znowu, to jest złe, źle to powiedziałem, nie co my możemy mu dać, to co klient może od nas dostać. To są dwie różne rzeczy czasem, ale to jest ważne. I bez tej obietnicy bardzo często klient po prostu wyjdzie, bo nie znajdzie tego czego szuka. Nie dostanie tego powodu, tego bodźca, że okej, to jest coś, co sprawia, że chce zeskrolować w dół, zobaczyć, co tam jest. Ale jak rozumiem, to jest też pochodna jakiegoś innego błędu, bo skoro on już przyszedł, to skądś musiał się wziąć. Wątpię, żeby odpalił przeglądarkę i losowo zaczął wpisywać jakieś adresy internetowe. No on z jakiegoś powodu tam przyszedł, więc co to znaczy, że przyszedł i nie dostał tego, po co przyszedł? Bardzo dobre pytanie, Tomku. Bardzo, bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo kluczowe w całej komunikacji na stronie jest to, żeby zidentyfikować właśnie ten kontekst, z jakim klient do nas przychodzi. To, o czym mówisz, czyli w jakiej sytuacji on się znajduje, w jakiej sytuacji on do nas przychodzi. I od tego właśnie wychodzi chociażby nasza obietnica. No bo jeśli dajmy na to, przychodzi klient, który akurat wykorzystam przykład naszego klienta, jest to ktoś, kto poszukuje, nie wiem, szuka po internecie i szuka sprawdzonych partnerów do związanych z branżą tarasową. Dajmy na to. Jakby my wiedząc o tym, a powinniśmy to wiedzieć, z jakimi problemami, potrzebami taki klient przychodzi, musimy od razu trafić w to, od razu dać mu do zrozumienia, że wiemy, po co on tu jest i dlaczego on tu jest. I to przekłada się nie tylko na tą obietnicę, którą Darek Puzyrkiewicz, copywriter, którego warto znać, nazywa boską obietnicą w ogóle, a Donald Miller, amerykański marketer, sugeruje, że ten pierwszy nagłówek, ta obietnica powinna nawiązywać do aspiracji klienta, czyli nie do tego, kim jest, tylko do tego, kim chce się stać, kim chce zostać. I to nam ustawia bardzo mocno komunikację na stronie, która w dalszej części przechodzi w ofertę. I tu mamy błąd numer dwa, który polega właściwie na tym, o co zasugerowałeś, czyli że bo problem polega na tym, że ta oferta jest bardzo często nieempatyczna, czyli jest takim twardym przedstawianiem, jakby chwaleniem się, prężeniem muskułów, co to nie my powstaliśmy 300 lat temu, nasze produkty są najszybsze, najlepsze, najwspanialsze na świecie, wybieraj nas, drogi kliencie. I znowu nie ma tu w ogóle miejsca na tego klienta. Strona jest tak wypchana ego naszym, że już się tam nie mieści nawet palec klienta. Otwiera drzwi i są one mu od razu zamykane, bo nie ma tam już miejsca na jego problemy, na jego potrzeby. Słyszałem jakiegoś copywritera ileś lat temu, już nie pamiętam niestety kiedy, który porównał tego typu oferty do niemieckiego filmu dla dorosłych, ponieważ tam wciąż pojawia się tylko ja. Tak. Dokładnie tak. Fajnie by było, gdyby nasza oferta jednak budziła u klienta, jak rozumiem, nieco inne skojarzenie. Tak, no wiesz co, ja lubię przykład prezentacji Steve'a Jobsa, może to jest utarty przykład, ale po prostu jest dobrym przykładem odpowiedniego myślenia. Gdy on w 2001 roku, jeśli dobrze pamiętam, prezentował iPoda. I w odróżnieniu od marki
bodajże Creative, która kilka lat wcześniej wystartowała z podobnym produktem, z niewielkim sukcesem. I Creative wtedy reklamowały swoje odtwarzacze jako, wiesz, pamięć taka i taka, takie bajery, taki wyświetlacz, to i to. Wyszedł Steve Jobs i powiedział: 1000 piosenek w twojej kieszeni. Koniec. I to sprzedaje cały temat. I to, bo to jest komunikat z perspektywy klienta podany. Tego, co on potrzebuje, jakie ma pragnienie, jakie ma potrzeby. On chce mieć jak najwięcej piosenek blisko siebie. Tak. Odtwarzać je od razu. Z tej perspektywy nie mogę mieć podziwu, jak producenci telewizorów dzisiejszych reklamują swoje telewizory na podstawie, ile mają w środku procesorów. Nie znam ani jednego człowieka, który interesowałby się, który wiedziałby, ile jego telewizor ma w środku procesorów. Mhm. Telewizor ma działać płynnie, ma być fajny kolor i tak dalej, i być dobry system. A to, ile ma tam procesorów, to jest kwestia absolutnie wtórna. Tak, ale powiem Ci, że nawet nie widziałem takiej reklamy, która by mówiła o tym, ile ma procesorów telewizor, aczkolwiek faktycznie te reklamy są wypchane szczegółami technicznymi, prawda? Które też oczywiście są potrzebne, ale musimy je umieścić właśnie w tym kontekście. Czyli jeśli piszemy, że musimy wyjść od tego, że ten telewizor będzie działać płynniej niż inne i będzie, nie wiem, mecz w najlepszych warunkach, jakie tylko możesz sobie wyobrazić, a dopiero potem piszemy o tym, dlaczego właśnie tak jest. Co sprawia, że nasz telewizor może tobie to dać. Okay. To tak. To jest drugi błąd. I trzeci błąd, o którym chyba najbardziej warto by było powiedzieć, jest call to action, czyli wezwanie do działania po polskiemu. I ten błąd rzadziej występuje na sklepach online, które jakby z definicji mają ustawiony przycisk dodaj do koszyka, potem z koszyka przejść do zamówienia i tak dalej. I jest to jako tako ułożone. Także jest to problem, jakby ten problem dotyczy bardziej stron usługowych, gdzie prezentujemy nasz produkt, zapraszamy do kontaktu w jakiejkolwiek formie czy złożenia zamówienia inaczej niż przez sklep. Bo problem polega na tym, że bardzo często takie strony w ogóle nie mają wezwań do działania. A jeśli mają, to na przykład jedno gdzieś tam na stronie oferty. Natomiast wezwania do działania powinny działać troszkę jak refren w piosence, czyli rytmicznie pojawiać się co jakiś czas i na każdej podstronie, a nie tylko na stronie ofertowej. Strona główna też wymaga call to action. Strona o nas też wymaga call to action. Wszystkie podstrony, w które uwzględniamy, że wnoszą jakąś wartość do komunikacji z naszym klientem, powinny mieć kierunkowskaz: drogi kliencie, jesteś tutaj, twoim naturalnym, logicznym kolejnym krokiem jest pójście tutaj. Czyli ja rozumiem, że call to action na różnych stronach, ale nie wszędzie musi być takie samo. Oczywiście, że nie. Call to action musi być właśnie tak jak powiedziałem przed chwilą, naturalną konsekwencją komunikatu, który jest na danej stronie. Czyli na stronie ofertowej danej usługi lub produktu będzie to: skontaktuj się z nami, wyślij formularz, złóż zapytanie, ściągnij cennik, w zależności od modelu biznesowego. Mhm. Na stronie głównej to może być przejście do oferty, zapoznanie się z naszą firmą, jeśli uważamy to za istotny element, lub sprawdzenie naszych klientów, naszych rekomendacji, albo też od razu po prostu skontaktowanie się, jeśli wiemy, że już na tym etapie klient może mieć taką potrzebę. Jasne. Jakie strony powinny zostać bez call to action? O ile w ogóle jakieś powinny? Które nie powinny, to chyba takie nie ma, bo jakby są strony, które
jakoś bardzo nie muszą mieć, jak nie wiem, polityka prywatności, regulamin, tego typu strony, które jakby nie służą, nie ma ich na normalnej ścieżce klienta, którą chcemy, żeby on przeszedł od strony głównej do zamówienia, tylko gdzieś są tam z boku, bo są z jakichś innych powodów potrzebne. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również tam te call to action były. Podam przykład. Są tak zwane strony błędu nieistniejącej strony, czyli te tak zwane 404, przepraszamy, strony, której szukasz, nie znaleziono. Bardzo ważnym elementem jest to, żeby na tej stronie było call to action. Wróć do strony głównej, poszukaj czego chcesz, wróć do menu, cokolwiek, ale zostawienie klienta tylko z tą informacją, sorry, nie ma tej strony. I wiesz, i jakby oczekujesz od klienta, żeby to on sobie wymyślił, co ma dalej zrobić, no okej, możesz, ale to jest naiwne. To jest znaczy, wiesz, on sobie myśli, że zamknie okienko przeglądarki. To jest najprostsze dokładnie rozwiązanie. Dokładnie tak. Dokładnie natomiast tak. Klient wykona najprostszą dla niego akcję, która nie wymaga myślenia. W tej sytuacji, jeśli nie będzie call to action, taką akcją będzie zamknięcie strony. Dokładnie tak, jak mówisz. Ciekawy temat jeszcze poruszyłeś w międzyczasie, aczkolwiek obawiam się, że to jest, wiesz, puszka Pandory. Czyli powiedziałeś niemalże, wiesz, bez oddechu, że taki call to action, jaki byśmy chcieli, żeby klient poruszał się po stronie zgodnie ze ścieżką, którą dla niego zaplanowaliśmy. Czyli tak. Ścieżka klienta na stronie to jest coś, co wydaje mi się nie jest jakoś super popularne na stronach firmowych. Tak. Zahaczyłeś o jeden z błędów tego drugiego rodzaju. To może wiesz, to przejdźmy już do tego drugiego rodzaju, bo patrzę, że czas nam leci. Chyba, że masz jeszcze coś mega do tamtego. Wiesz co, to dodam ostatnią rzecz. Dobra. Bardzo szybką. Brak odpowiednio wyróżnionego kontaktu na stronie. Otóż 50, bodajże 1% użytkowników według badań użyteczności stron twierdzi, że brak dobrej formy kontaktu jest rzeczą, która najczęściej brakuje na stronach firmowych. Wiele firm niestety uznało, że wystarczy, jeśli dadzą odnośnik kontakt i tam zbierze wszystkie informacje, podczas gdy większość klientów w internecie oczekuje informacji kontaktowej niemalże od razu na wejściu. Powinna się taka informacja znaleźć na stronie głównej. Telefon, mail, w zależności od tego, jakie formy komunikacji my preferujemy i nasi klienci preferują. Mhm. Ale trzymanie tej informacji na podstronie kontakt jest generalnie dużym błędem, który może powodować odejścia klientów. Mhm. Okej. Okay. To też jakaś nowość, myślę. To są takie rzeczy, których jakby też się i branża uczy, i klienci się uczą, klienci też jakby troszkę ewoluują. To jest taki, wiesz, element budowania zaufania, takiej opiekuńczości, że klient wchodzi na stronę, widzi telefon, e-mail i mówi OK, cokolwiek się stanie, wiem, że mogę tutaj zadzwonić i ktoś mi rozwieje moje wątpliwości. A gdy tego nie ma, to czuję, że jestem, to tak jakbyś wszedł do sklepu, w którym nie ma sprzedawcy. Mhm. I nie wiesz, gdzie się kogo spytać. Często to widać w galeriach, takie osoby wychodzą ze sklepu. To ciekawe, bo z kolei często też widzę sytuację, gdy ktoś wchodzi do sklepu i go ten sprzedawca zagaduje, to okazuje się, że ma do czynienia z apaczem, który tylko się rozgląda, prawda, i patrzy. W każdym razie, jakby zamknijmy, wydaje mi się, na chwilę ten temat dotyczący technicznych elementów i przejdźmy do tego drugiego działu, czyli bardziej niż technicznego na samej stronie internetowej, to takiego błędu, rzekłbym, idącego w kierunku samego założenia biznesowego. Tak. To tu są trzy takie rzeczy. Pierwsza to jest... Zacznę od tego, co poruszyłeś, czyli ta ścieżka klienta. Problemem większości stron jest to, że nie mają strategii komunikacji na stronie. Strategia komunikacji to jest zidentyfikowanie jakby
trzech elementów. Po pierwsze, kontekstu, z jakim przychodzi do nas klient, z jakim problemem, potrzebami, kim jest i tak dalej. Po drugie, jaki cel chcemy, żeby on osiągnął. I po trzecie, co musimy zrobić, żeby ten cel osiągnął. Czyli co się musi na naszej stronie znaleźć, żeby go do tego celu doprowadzić. I tej strategii wiele firm, większość firm nie posiada, w związku z czym tak naprawdę strony i treści wszystkie na stronach są troszkę takim spontanicznym chaosem, którego nawet nie wiemy, jak weryfikować. Mhm. Bo skoro nie ma punktu odniesienia, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to, co chcemy osiągnąć, działa, czy nie działa, bo do końca nie wiemy, co chcemy osiągnąć. Mhm. To jest pierwszy problem. Drugi problem polega na tym, że strony internetowe są traktowane jako kup i zapomnij. Czyli firma kupuje, zleca wykonanie swojej strony, jakaś agencja im tą stronę stawia i temat się jakby kończy. Nie ma żadnego elementu analizy skuteczności, rozwoju strony, testowania różnych wariantów i to jest ogromny błąd, bo nie istnieje. Nie istnieje, mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie istnieje agencja na świecie, freelancer ktokolwiek, kto za pierwszym razem strzeli się w idealną stronę internetową, bo właściwie to taka strona nie istnieje. Skuteczną stronę uzyskujemy drogą prób i błędów. Więc ten element rozwoju strony i testowania jest absolutnie konieczny, jeśli chcemy powiększać skuteczność naszej strony. I trzecia rzecz, nadal musimy o tym mówić, że w 2021 roku nadal wiele firm nie posiada content marketingu, marketingu treści, który jest z wielu powodów kluczowy, pomijając aspekty pozycjonowania, w których blog firmowy czy podcast bardzo pomaga, to najważniejszy jest tutaj element znowu komunikacyjny, bo przyjmuje się, że wśród całej grupy naszych klientów tylko 3% z nich jest skłonna kupić od razu i aż 37% wymaga jakby ocieplenia tej relacji, dowiedzenia się czegoś więcej, poszukania, sprawdzenia, porównania. Potrzebuje skonsumować treści, zanim będzie skłonna podjąć jakąkolwiek decyzję związaną z Twoim produktem. I takiej konsumpcji treści służy marketing treści, content marketing. Także nieposiadanie tego elementu w swoim planie marketingowym, na swojej stronie, może owocować automatyczną utratą 37% klientów. To całkiem niemało. Niemało, nie. Niemało, właśnie. No dobra, proszę pana szanownego, czy Damian masz jeszcze coś do dołożenia w tym... Już 13.24, no więc może dajmy szansę na pytanie. Drodzy państwo przed telewizorami w naszym Zoomie cudownym, zadajcie jakieś pytania Damianowi, bo to jest ten moment, w którym on czeka na nie i jest gotów na nie odpowiedzieć. Ewentualnie ucieknę, to już zobaczymy, jakie pytania padną. No tak, to jest też ciekawostka. Zobaczymy, czy coś będzie. Zobaczymy, chyba że już wszystko wyjaśniłeś, wszystko jest jasne i każdy leci poprawiać swoją stronę internetową. Nie sądzę. Aż tak dobrze nigdy nie jest. O, Piotrek się podłączył. Cześć Piotrze. Cześć Piotrze. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko takie króciutkie pytanie a propos tego kontaktu. To co Tomek tam zauważył, że na stronie ten kontakt musi być od razu podany. Rozumiem, no, nie dziwię się w sumie, tak, to jest logiczne. A jeśli ten kontakt jest w tym przewijalnym menu u góry, tak, czyli że ktoś scrolluje stronę, ale kontakt jest cały czas u góry, wchodzi na stronę i kontakt ma cały czas przed oczami. Masz tam... Button, tak, przycisk do kontaktu. Jest ok, natomiast to nadal jest przekierowanie
do zakładki i klient widząc to menu zauważy, że nie wie nadal, jakie formy kontaktu ma do dyspozycji. Aha, okay. Może się domyślać, może wiedzieć, nie wiem, może się tam spodziewać formularza kontaktowego, które na przykład nie każdy lubi. Dlatego jakby wiem, że to jest o tyle jakby problematyczne, że nie każde na przykład firmy lubią sobie udostępniać numer telefonu czy jakiś ogólny e-mail. Ja to rozumiem, jakby empatyzuję z tym. Po prostu jakby z drugiej strony podaję to, czego oczekują generalnie klienci na stronie. I wtedy musimy szukać jakiegoś wypośrodkowania tego, jak my chcemy, żeby klient się z nami kontaktował, a tego, czego on oczekuje. Ja bym najchętniej zaproponował sprawdzenie, podpytanie się naszych obecnych klientów, jaką formę kontaktu oni preferują. Jeśli nam to pasuje, to taką umieścić. Tak jak mówisz, na tej ruchomej belce menu, nad menu numer telefonu, adres e-mail, nawet to już będzie lepsze niż sama tylko zakładka kontakt. Okej, dobra. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. Też może dodam, że warto też umieścić taki kontakt na samej dole strony w stopce. To jest, przyjęło się, że tam te dane są i wiele osób tam właśnie w pierwszym odruchu poszuka takich informacji, więc warto z tego odruchu skorzystać. Tak jest, tak. No. Dziękuję bardzo. Dzięki. Nie ma problemu. Mamy pytanie na czacie chyba. No właśnie, chciałem się spytać, czy widzisz, to ja przeczytam na głos, bo na Facebooku raczej czatu nie widać. Natalia pyta o dwie rzeczy. Jedna z nich to jest, jaka jest trawialna ilość tekstu na stronie, kiedy opisujemy jakiś element oferty. Natalia pisze, że jest w branży medycznej i opis usług jest dla nich mocno istotny. I drugie pytanie, co sądzisz o slajderach na stronie głównej? Dwa bardzo, bardzo fajne, bardzo i bardzo trudne pytania. Jeśli chodzi o ilość tekstu, ja tutaj należę do osób, które jakby są za troszkę mniej popularną opcją, mianowicie ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak zbyt dużo tekstu. Ja uważam, że są zbyt nudne teksty, że są zbyt nudne opisy, więc moim zdaniem powinniście umieścić tyle tekstu, ile jest potrzebne na tej ścieżce klienta, dla klienta, żeby osiągnął cel. Ani więcej, ani mniej. A ile dokładnie to jest, to możecie dowiedzieć się tylko podczas rozmów z klientami i podczas testów na własnej stronie. Natomiast zdecydowanie uspokajam wszystkich, że nie ma czegoś takiego, że jest zbyt dużo tekstu. Tekst może być nietrafiony albo nudny, ale nie może go być zbyt wiele. Jeśli będzie to dobrze skrojona oferta, dobrze skrojony tekst, będzie naprawdę ok. A jeśli chodzi o drugie pytanie, co sądzę o slajderach na stronie głównej? Sądzę, że nie powinno ich tam być. Dlaczego? Już mówię dlaczego. Generalnie slajdery na stronach, które wiemy, że klient przejdzie, mają pewien minus. Nigdy nie wiemy, w który moment slajda on wejdzie i nigdy nie wiemy, czy on go przewinie, czy nie przewinie, które slajdy zobaczy, które nie zobaczy. I więc teraz pytanie, jeśli chcemy, żeby on zobaczył wszystkie slajdy, że jest to potrzebne, żeby każdy slajd zobaczył, to powinien zobaczyć każdy slajd pod sobą, jako kolumnę, cokolwiek, ale pokażmy mu to wprost. A jeśli któregoś slajdu on nie musi zobaczyć, no to nie powinno tej treści tam w ogóle być. Jakby to jest mówię to troszkę zero-jedynkowo, ale troszkę tak jest. Jakby potrzeba pewnej odwagi na swojej stronie, żeby właśnie ograniczać czasem swoje ego po prostu i odważnie powiedzieć, ok, to jest niepotrzebne i usuwamy to. Albo, okej, okay, to jest potrzebne, ale wtedy nie wciskajmy tego w jeden slajder, bo to jest sposób przeglądania strony, który dla wielu użytkowników jest nieintuicyjny. Więc na stronach głównej bym z tego zrezygnował. A co z takimi użytkownikami,
którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej. Ja rozumiem, że projektujemy sobie jakąś ścieżkę klienta, ale mogą pojawić się tacy dociekliwi. To co z nimi zrobić? Przygotować odpowiednią stronę i pokierować call to action, dowiedz się więcej. To jest naprawdę tak proste. Czyli robisz stronę, dajmy na to jakieś oferty, usługi, opisujesz rzeczy, które wyszło ci w badaniach, albo uważasz, że to są te rzeczy kluczowe, które użytkownik powinien zobaczyć, i na samym dole strony robisz jakby podwójne call to action, skontaktuj się, jakby zamów usługę, i drugi mniej ważny, czyli troszkę mniej graficznie wyraźny, dowiedz się więcej. Mm-hmm. I tyle. I po prostu rozdzielamy ruch tak, jak klient ma ochotę. I oczywiście potem na tej stronie dowiedz się więcej, przywracamy klienta z powrotem do właściwej ścieżki. Jasne. Dobra. Dzięki. Patrzę, że Natalia docieka. Przede wszystkim dzięki za poprzednie podpowiedzi. Zastanawiamy się też, jaka jest strawialna ilość przekierowań do kolejnych podstron z ofertą przy kafelkach na stronie głównej, potem kafelki podstrony z kolejnymi kafelkami. Przy podziale tematycznym w prezentacji oferty jest nam ciężko uniknąć takiej drabinki. Jeśli jakby znowu tym elementem kluczowym jest troszkę logika, jeśli logika oferty tego wymaga, to jakby temat jest dla mnie zrozumiały. Warto, żeby klient mógł w maksymalnie 4 kliknięciach dostać się do swojego celu. Czyli na przykład strony, na której może do was zadzwonić, skontaktować się, zamówić usługę. Jeśli to jest możliwe, proponowałbym przetestowanie metody 4 kliknięć. Okej, okay, dość jasne. Widzę, że jeszcze Arek chce się dostać. Natalia, dziękuję. Dołączył do nas Arek, ale jeszcze się łączy audio. Dobra, to kto jeszcze chciałby o coś zapytać Damiana, póki mamy go jeszcze na linii? Za mało kawy sobie zrobiłem. A co, przysypiasz? Nie, usta mnie wyschły, ci powiem. A, widzisz. Niestety. Czyli dużo, dużo mówienia. Dużo mówienia. Dobra, tak patrzę, że nowych chętnych nie ma. Na Facebooku też nie. To będziemy zwijać Majdan. To chyba tak. No jak nie ma więcej zainteresowanych odpowiedziami, odpowiedziami. No to trudno. Natomiast to jest chyba ten moment, w którym można opowiedzieć, że Damian jest w stanie dać odpowiedzi na bardzo precyzyjne pytania dotyczące waszej strony internetowej poprzez audyt, który robi, i może odpowiesz o tym coś więcej. Jakby oferujemy jako taki pierwszy krok, który jest za darmo i pozwala jakby spojrzeć na wasze strony z takiej troszkę dodatkowej perspektywy. Umożliwiamy przeprowadzenie właśnie takiego darmowego audytu i umówiliśmy się tutaj z Tomkiem, że dla słuchaczy, oglądaczy tego live'a, jeśli ktoś poprosi nas o ten audyt, to jakby potraktujemy ten audyt w tym sensie cieplej, że omówimy efekty tego audytu na jakimś spotkaniu Zoom, rozmowie telefonicznej, po prostu poświęcimy więcej czasu wam do tego, na to, żeby omówić efekty tego audytu, i to powinno dać wam większą wartość wyciągnąć z tego dla siebie. Bo dodam, że standardowo efektem takiego audytu jest e-mail zwrotny z opisem tychże wyników, nie? Tak. Więc tu jest taki. Dokładnie tak. Więc tu jest taki update. Jest bardziej indywidualnie wtedy. Fantastycznie. No dobra, to się zwijamy pomału. Bardzo ci dziękuję, Damian, że z nami posiedziałeś tutaj chwilę i opowiedziałeś o tych dziwnych rzeczach, które robimy na stronach internetowych świadomie. Ja dziękuję Tomku za zaproszenie.
Bardzo mi miło było. A ja Was jeszcze zapraszam oczywiście na nasze szkolenie z delegowania, bo to, że Damian Wam zrobi stronę internetową, to jakby nie koniec tematu. Fajnie jeszcze, jak zespół dobrze pracuje, firma się rozwija, a między innymi jest to skutkiem porządnego i właściwego delegowania. Do tego szkolenia link jest w opisie live'a. Zresztą uczestnikom naszego live'a zoomowego już go wklejam. No dobra, to co? Dziękujemy Wam wszystkim za obecność dzisiaj i zapraszamy za tydzień. Niedługo dowiecie się, z kim spotkanie za tydzień będzie miało miejsce. Także wszystkiego dobrego, dobrej końcówki dnia. No i zgłaszajcie się hurtowo do Damiana po audyty. Niechże go to zasypie. Dzięki. Dzięki bardzo. Dzięki. Do zobaczenia wszystkim. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.